witam. Paweł z tej strony. Mi się nie chce. Jeremy Sohan, wiecie o co chodzi? San Antonio Spurs. Można pomacać. Witamy w młynach Rotera, gdzie nadal są puste obiekty, pomieszczenia, które czekają na zagospodarowanie. Jeżeli masz jakiś pomysł na zagospodarowanie tych młynów, to zapraszam do Bydgoszczy. To napisz z tyłu w komentarzu, jeśli masz jakiś pomysł na zagospodarowanie tych młynów. A ja witam serdecznie na moim kanale. Tak. A ona się tu mieści. Tak, jesteśmy w Bydgoszczy. Przyleciałem do Bydgoszczy. Przyleciałem na wakacyjne jakieś przygody. Przyjechałem tu w lato. Lato w mieście, a jesteśmy teraz w młynach Rotera. Pusto. Wszędzie pusto. Tutaj była wystawa ostatnia. Ale jej już nie ma. Młyny Rottera, ja wiem, że mówiłem, że chciałbym, żeby były następnym razem otwarte. I moje życzenie się spełniło. Ale troszeczkę dziwi mnie to, niewykorzystana przestrzeń tutaj. Tutaj naprawdę jest duży potencjał dla artystów, galerie, kawki, restauracje i tak dalej. Za chwilę wejdziemy na taras. Zobaczymy, jak to wygląda na tarasie, bo to jest w tej chwili główna atrakcja tutaj tego wszystkiego. A reszta jest jeden wielki kurz i wiatr. No a propos jeszcze młynów, no to jesteśmy w środkowej części młynu, gdzie zostało ono otwarte, już przygotowane dla turystów i mieszkańców. Ale pamiętajmy o tym, że po lewej i prawej stronie są jeszcze główne budynki młynu, które są niewykorzystane i czekają na otwarcie przez kolejne lata. I mam nadzieję, że pojawi się tam... Mogło coś być, ja wiem, że może nie ma co porównywać, ale mogłoby coś to być jak stary browar w Poznaniu, coś w tym stylu, coś nie? Być? Patrz. A teraz lecimy na taras. Wiecie co? Na tym powinny stać światełka. Jakieś lampiony na przykład. Jakieś fajne świeczki. Nie już masz zagospodarowane. Prosta sprawa, a tutaj to ja nie wiem. Tu. Jak jesteśmy na tarasie, pamiętajmy o tym, że nie wolno wchodzić na dach, ani nie wolno skakać z tarasu. To jest taka podstawa. Tak. Patrz to, podziel się widokiem. Pamiętajmy, rok, dwa i mają być zagospodarowane, otwarte. Tak, tak. Restauracje, wystawy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najwyżej przypomnijcie sobie te słowa i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dajemy dwa lata. No. Czas start. Thank you.
Co pan tak patrzysz? A tak patrzę, bo jestem zażenowany stanem tego budynku. Była to fabryka czekolady przed wojną, w okresie międzywojennym. No niestety podupadła troszkę, jak widać. Ile to jest? 100 metrów od Starego Miasta? Około, nie? No 100 metrów będzie. Około 100 metrów. To jest tak niewykorzystany potencjał. Można by zrobić tutaj takie rzeczy związane. To była fabryka czekolady przed wojną, tak? Przed wojną, tak. Więc dziwię się, że pan Bruski i cała plejada gwiazd, które zarządza tym miastem, nie wykorzystała tego budynku i nie wykorzystuje do tej pory. Tam jest informacja, że na terenie zakładu palenie zabronione. Gdzie? Niszczejący obecnie budynek przy Warmińskiego to była fabryka czekolady. Założona w 1922 roku przez braci Tysler pod nazwą Fabryka Cukrów i Czekolad. Bracia Augustyn i Leon Tysler chcieli stworzyć produkty na miarę szwajcarskich odpowiedników. Specjalistyczny sprzęt gwarantował niepowtarzalną jakość na rynku wolnej Polski. Niosący się zapach czekolady po okolicznych ulicach przypominał przychodniom o wyrobach porównywalnych z najlepszymi produktami z Belgii czy Szwajcarii. Niestety koncepcję rozwoju firmy przerwała II wojna światowa. Podczas jej trwania fabrykę przejęli Niemcy. Po okupacji fabryka stała się częścią Jutrzenki i pod tą nazwą istniała przez kolejne kilkadziesiąt lat. Obecnie obiekt ten niszczeje, a Bydgoszcz traci kolejny historyczny gmach. Tu była fabryka czekolady, która została totalnie zrujnowana, a przecież mogłoby być tu jakieś fajne muzeum, czy coś w tym stylu. Kawał historii. Idziemy dalej. Jesteśmy w parku Kochanowskiego. Co tu dużo mówić? Fontanny, filharmonia. Idziemy. Park, w którym stoi nasz symbol Bydgoszczy, czyli Łuczniczka. A tu fajna inicjatywa. Możesz zostawić swoje stare książki i ktoś może po nie przyjść. Chcę poczytać. A na przykład ktoś zostawił Biblię tutaj. Jak masz jakąś starą książkę, ja wiem, że jest inflacja, ja wiem, że wszystko jest drogie, ale nie pal nią w piecu czy w kominku. Przynieś ją tutaj, może ktoś sobie jeszcze też skorzysta, przeczyta, a może tam znajdziesz też dla siebie jakąś pozycję. Zapraszam, Park Kochanowskiego. Gdzieś tam znajdziesz to drzewo. Przy filharmonii. No przy filharmonii, dokładnie. Przyjdź, zobacz, poczytaj. Trochę kultury, człowieku. Dzięki, że obejrzeliście ten krótki materiał ze spaceru o Bydgoszczy, po Bydgoszczy. Czekajcie na kolejne produkcje. To by było na tyle dzisiaj. Komentujcie, lajkujcie.
Róbcie co chcecie. Ważne, żebyście obejrzeli do końca. Dokładnie.